Dzień dobry Państwu. To wideo nagrywam 18 października w roku 2023 i czemu Państwu podaję tą dokładną datę? Dlatego, że tak dużo dzieje się w obszarze naszego zanurzenia w cyfrowym świecie, w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, że postanowiłem od czasu do czasu skomentować bieżące wydarzenia, żebyście Państwo mieli taki pełniejszy, głębszy obraz tego, co się dzieje. I czymś, co jakby spowodowało u mnie ochotę na zrobienie tego konkretnie materiału, to jest zapowiedź niesamowitego projektu, jaki testuje teraz na beta testerach firma Meta. Więc Państwo pozwolicie, że krótko przedstawię, co się dzieje w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji w dawnym Facebooku, dzisiaj w firmie Meta. Bardzo proszę. Zatem spójrzmy na najnowsze wydanie strony www firmy Meta w tej części sztuczna inteligencja. I tak to wygląda, czyli ai.meta.com i tu mamy taką część Introducing New AI Experience from Meta. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo tu są pojawiają się takie informacje, że można zacząć wejść w jakieś czaty. Czyli chat with Meta AI. Na czym to polega w praktyce? Ano na tym, że są zaoferowane takie usługi w ramach WhatsAppa, Instagrama i Facebooka, podejrzewam, gdzie będzie można tworzyć no, takie generatywne grafiki, to widać tutaj po lewej stronie, będzie można zadawać różne pytania, a także po prawej stronie search the web, tak? Czyli też będzie można dokonywać klasycznych zapytań. Ale to, co jest najbardziej ciekawe, to pokażę tutaj Państwu niżej, to jest to Universe of Characters. Czyli to wygląda w ten sposób, że firma Meta wykupiła prawa autorskie do wizerunków tutaj kilkunastu celebrytów. To są bardzo popularne osoby w Stanach Zjednoczonych i z wybraną osobą, z tym, że uwaga, w momencie, kiedy ja to nagrywam, to jest usługa dostępna tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych dla tak zwanych beta testerów, czyli w ogóle trzeba się zapisać na takie testy. Podejrzewam, że do końca roku to już będzie dostępne dla ogółu w Stanach Zjednoczonych i podejrzewam, w roku 2024 też to zobaczymy jakby w ramach tych usług Meta w Polsce. Czyli tutaj właśnie, tak Państwo widzicie, jest ten przegląd różnych twarzy. To są naprawdę bardzo znane osoby w Stanach Zjednoczonych. Ja może pokażę taką krótką sekwencję wideo. O, zobaczmy. Tak to wygląda. Ta pierwsza postać, Tom Brady, to jest w Stanach Zjednoczonych no, dla osób interesujących się sportem no, taka postać absolutnie niemalże numer jeden. To jest rozgrywający tam historycznie w futbolu amerykańskim New England Patriots. No, taki niezniszczalny trochę facet. Absolutna, olbrzymia popularność w Stanach Zjednoczonych, i tutaj jest taka propozycja, że poprzez ten jego wizerunek będzie generowany, będzie klonowany jego wizerunek, jego głos, i będzie można się z nim będzie prowadzić konwersację na temat sportu. Czyli ten model, lama firmy Meta, czyli ten model językowy, będzie tutaj najprawdopodobniej douczony o taką wiedzę związaną bezpośrednio ze sportem i podejrzewam, że będzie aktualizowana w kontekście jakichś bieżących wydarzeń sportowych, więc będzie można na bieżąco przedyskutować się z tym
awatarem, tą jego Brady, tam aktualne wydarzenia z weekendu, porozmawiać o tym, jak się rozwijają zawodnicy, albo w ogóle co się dzieje. Więc to jest generalnie taki zamysł, żeby była to taka spersonalizowana rozmowa w danym obszarze z jakąś rozpoznawalną osobą. No i tu oczywiście mamy jakichś aktorów, celebrytów i przeróżne tematy, to począwszy od sportu, poprzez modę, kuchnię, zdrowie, czy nawet jakieś doradztwo takie personalne, zawodowe. To jest mniej więcej ten klimat. Spójrzmy teraz na politykę prywatności związaną z tymi usługami. I tutaj Państwo pozwolicie, ja już zrobiłem sobie zrzuty z wybranych części, bo to jest dość długi opis, ale trzeba przyznać, że Meta dość szczegółowo to opisuje. Jest cała sekcja na tej stronie www. opisująca właśnie tą politykę prywatności. Czyli pierwsza rzecz, how you can see or download the information about you from chats. Więc po pierwsze tak, można w ogóle te dane sobie zapamiętać. Zresztą to jest standardowo tak na Facebooku już od lat udostępniane, ale co jest istotne, oni tu piszą wprost i to zaznaczyłem, że wszystkie te konwersacje są zapamiętywane i mogą być wykorzystane do uczenia tego modelu językowego w tle. Tak, czyli oni tu wprost, eksplicite podają informacje tego typu właśnie, że te konwersacje są zapamiętywane, możesz sobie tą historię obejrzeć, drogi użytkowniku, jeśli masz na to ochotę, ale my to będziemy wykorzystywać do uczenia modelu i tu jest niedopowiedzenie, bo podejrzewam, że to jest nie tylko, żeby generalnie douczyć ten model, ale być może też personalizować ten pewien styl prowadzenia konwersacji w języku tego użytkownika. No to jest jakby pierwsza rzecz, bardzo istotna. Druga, też piszą wprost o tym, że Meta współpracuje z wybranymi partnerami i może, oni tu piszą, Meta sometimes share the messages you send to AI, czyli te wybrane konwersacje, wybrane te prompty, te zapytania mogą być przekazywane i tu na tej liście to też ciekawe, kogo mamy. Mamy FinHuba, to jest firma, która jest związana z określaniem lokalizacji i takiego marketingu opartego lokalizację. Microsoft, no to tu chodzi o Binga, chodzi o wyszukiwarkę. Tam pamiętacie Państwo, była ta właśnie ta funkcjonalność, że można też poprzez to czatowanie też no po prostu zadawać zapytania do wyszukiwarki. To jest mądre, tak? Czyli tu nie ma jakiegoś takiego kombinowania z tym modelem językowym, który tam może wpaść w jakieś halucynacje, tylko no po prostu odpytanie. Czyli tu też jest ciekawy element, bo mamy tą aktualność, prawda? Czyli że można jakieś aktualne rzeczy sobie poprzez tego Binga wyłapać. I tu jest jeszcze Wolfram. I powiem szczerze, to jest ciekawe. Akurat znam, to jest taki słynny matematyk, twórca takiego pakietu w ogóle do obliczeń naukowych. Wielu moich kolegów na SGH jest zafascynowanych tym oprogramowaniem. I powiem szczerze, nie wiem w jakim kontekście. Ewentualnie proszę o jakieś komentarze, czemu się ten Wolfram tutaj pojawił. I w końcu ostatnia rzecz. Oni tutaj piszą, jest napisane coś takiego, że jeśli chciałbyś skasować te informacje, które wprowadziłeś, to oni tutaj dają taką opcję. Jest w ogóle dość szczegółowo wyspecyfikowane, jak można wykasować te wszystkie dane, które oni zbierali w kontekście oferowania tej usługi, więc akurat w tym momencie takie szapoba, że jest to dość klarownie opisane, jak to zrobić. Jest nawet taka komenda właśnie Reset AI do kasowania tych indywidualnych czatów pojedynczych, a nawet jest taka opcja, żeby wszystko, całą historię skasować. Więc jakby patrząc od tej strony, wydaje się, że oni tutaj dmuchają
na zimne, tak żeby tu nie było jakiegokolwiek podejrzenia, że oni wchodzą w jakąś taką no, nieczystą grę z użytkownikiem. Jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu na tych stronach Mety pokazać. Kto za tym stoi? Kto stoi w ogóle za tym projektem? Bo to jest dość niesamowita sprawa. Więc jak tutaj zejdziemy na sam dół, bo tutaj jest pięknie opisane te wszystkie nowe usługi związane z modelami językowymi, z generatywną sztuczną inteligencją, ale tutaj na samym dole jest taka sekcja people, tak, pracownicy. I tutaj mamy takie zestawienie i ja Państwu pokażę, to musimy alfabetycznie przejść prawie na sam koniec pod tym Y i tu mamy pana Jana. Pana Jana Le Quin i to jest no, niesamowita osoba. To jest szef de facto, on tu jest nazwany ten Chief AI Scientist for Facebook AI Research. I tutaj oni piszą, jest napisane, że od roku 2013, czyli to już będzie dekada, jak on pracuje. Ale czemu jego pokazuje? Bo to jest, no po pierwsze, z profesorem Hintonem. No to jest absolutny pionier, twórca głębokiego uczenia, tego deep learningu. Te pierwsze architektury w ogóle, jeszcze chyba z lat 90. to są właśnie jego prace w tych laboratoriach badawczych AT&T. I bardzo go cenię, bo to jest jeden z tych wielkich twórców sztucznej inteligencji, który ma takie zdroworozsądkowe podejście przeczące temu, co robi w bardzo taki przykry sposób OpenAI, tak, z tym całym samym Altmanem, no tak niemalże wmawiając ludziom te zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji i to takie właśnie zaraz powstanie tak zwanej AGI, czyli to Artificial General Intelligence. No to Jan Le Quin mówi, no spokojnie, tak, tutaj nic takiego się nie wydarzy, róbmy swoje, generatywna sztuczna inteligencja ma fantastyczne, przeróżne zastosowania i nie mówmy o takim science fiction, że tu miało być nagle jakieś przejęcie władzy. Natomiast to, co też mi się podoba u Jana Le Quina, to on nawet mówi coś takiego, że nawet jeśli coś takiego w przyszłości miałoby zaistnieć, to sztuczna inteligencja nie będzie miała charakteru człowieka, który będzie, nie będzie szukała dominacji nad ludźmi, tylko będzie wykonywała no, takie funkcje wspierające. No, to już jest jakby osobna dyskusja na ten temat. Ja w ogóle o AGI to chyba muszę jakiś taki na spokojnie komentarz zrobić, bo jest bardzo gorąca debata wokół tego i dziennikarze, ci mainstreamowi no, po prostu szaleją wokół tego tematu. I warto o tym opowiedzieć kilka słów prawdy. Natomiast tak, Jan Le Quin, Francuz pochodzenia w ogóle, szef tego całego zespołu. Odnośnie Jana Le Quina warto wspomnieć jeszcze jedną rzecz. On popełnił niesamowicie ciekawy artykuł na temat ograniczeń związanych z dużymi modelami językowymi. Taki nie wprost dowód jego zdaniem pokazującym, że nie, sztuczna inteligencja nigdy nie osiągnie poziomu ludzkiej inteligencji, jeśli będzie tylko uczona na tekstach, czyli na korpusach językowych. To w opisie do tego filmu Państwo znajdziecie ten materiał. A także to, co przedstawiłem i co już jest oficjalnie teraz w październiku 2023 na stronach www.mety, to on gdzieś w czasie chyba wakacji tego roku, a może ciut wcześniej, popełnił bardzo ciekawy wykład, gdzie omawia te technologie, tak z punktu widzenia właśnie szefa tego zespołu. Więc też dla Państwa tutaj w opisie specjalny link do tego wykładu. Bardzo polecam, on to dobrze zrobił. Pozwolicie Państwo, że podzielę się kilkoma refleksjami na temat tego, co
przed chwilą zobaczyliśmy, czyli te spersonalizowane awatary, które w najbliższym czasie pojawią się na Instagramie, na WhatsAppie. To jest tak, że w tej pierwszej fazie Meta postanowiła wykorzystać wizerunki tych znanych osób, tak, żeby tą usługę spopularyzować i żeby ona była taka przyjemna w użytkowaniu. Tak, ja rozmawiam z jakąś osobą, która jest rozpoznawalna w ciekawym obszarze, tak? Ten sport, przepisy, moda i tak dalej. I bardzo bym powiedział restrykcyjna polityka bezpieczeństwa, tak? To też pokazałem. I teraz proszę zwrócić uwagę, że podejrzewam, czyli to jest taka strategia gotowania żaby, tak? Państwo to znacie, tak? Czyli jak się bardzo wolno przebiega ten proces gotowania, to żaba nie jest w stanie się zorientować, że w pewnym momencie nie jest w stanie w ogóle wyskoczyć z tego garka, tak? Nigdy tego nie widziałem, nie chciałbym tego obejrzeć na własne oczy. Nie wiem, czy tak faktycznie się dzieje, ale to jest dobra jakby analogia. Bo ja mam takie poczucie, że my jesteśmy tak właśnie powoli gotowani, czyli ci celebryci. Następny etap, no to będą takie awatary, tacy asystenci, którzy będą najprawdopodobniej fachowcami w określonej dziedzinie. Czyli być może już nie będzie wykorzystany wizerunek celebrytów, ale być może nawet jacyś konkretni fachowcy, jako taka działalność biznesowa, gospodarcza, będą oferowali takie usługi, że taka konsultacja jeden na jeden, ale właśnie z takim doradcą. Natomiast to, czego się najbardziej obawiam, to jest etap trzeci, kiedy ja podejrzewam, już będziemy na tyle zapoznani z tymi technologiami, że taka konwersacja z awatarem nie będzie wzbudzała żadnych sensacji, a on będzie z nami konwersował na bardzo wysokiej jakości konwersacji, no i będzie, tak upraszczając, ładnie, dobrze wyglądał. No to proszę zwrócić uwagę, ten trzeci, ostatni etap, to już będą ściśle spersonalizowane asystenci, asystentki dla nas. Gdzie podejrzewam, większość z użytkowników Facebooka pozwoli na to, żeby ten system był nie tylko uczony na tych ogólnie dostępnych korpusach językowych, czy potem tych specjalizowanych, związanych z jakimś określonym obszarem zastosowań, ale na koniec dnia to będą też nasze personalne dane. Proszę zwrócić uwagę, jeśli ktoś z Państwa jest tam na Facebooku od kilkunastu lat, no to jest olbrzymia liczba informacji o tym, co się oglądało, co się komentowało, co się lajkowało. Jeśli ktoś wprowadzał jakieś materiały na Facebooka, nie wiem, zdjęcia, opisy, chwalił się jakimiś wydarzeniami ze swojego życia, no to jest wspaniały materiał do tego, żeby ten wystawiony przez Facebooka spersonalizowany awatar, który już będzie wyglądał tak, jak będziemy chcieli, tak? To będzie kobieta albo mężczyzna, w zależności od kontekstu, która będzie w jakimś takim, no, naszym klimacie doznań estetycznych i będzie się odwoływała do języka, do pragnień, wspomnień, sytuacji, jakie żeśmy przeżyli, bo Facebook tymi danymi dysponuje. Czyli podejrzewam, że większość z użytkowników kliknie na tą zgodę na to, żeby ten system nie tylko był uczony na tych ogólnie dostępnych danych, czyli tylko na tych konwersacjach, jak teraz jest w regulaminie, ale żeby też użyć tą wiedzę historyczną. Czyli wchodzimy wtedy w taki, no, naprawdę niezwykły poziom poufnej, czasami bardzo intymnej konwersacji. I wydaje mi się, że w tym kontekście będzie olbrzymia liczba zagrożeń. Ja o tym już nakręciłem jeden YouTube. Tutaj daję Państwu link do tego materiału. Ja to nakręcałem gdzieś na początku roku. Taki mój YouTube, kiedy byłem w Gdyni i tam przy dość dużym wietrze to nagrałem. I żałuję trochę, bo to był taki bardzo ważny materiał, więc podejrzewam, ta jakość tego nagrania nie jest najlepsza. Ale to dokładnie odzwierciedla tą ideę i zagrożenie, o jakich myślę.
bo może dojść do takiej sytuacji, że ten spersonalizowany awatar to będzie taki nasz najbliższy przyjaciel, przyjaciółka, która będzie dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nigdy nami nie zmęczona, która będzie dysponowała olbrzymią wiedzą, inteligencją i będzie prowadziła konwersację jakby w naszym języku, na naszym poziomie, w naszej jakby sferze rozumienia świata, no to tutaj możliwość różnego rodzaju scenariuszy, począwszy od jakiegoś spersonalizowanego rekomendacji różnego rodzaju produktów i usług, poprzez w wariancie jakimś takim najbardziej skrajnym, różnego rodzaju psychomanipulacje czy takie uzależnienia, no to tak, to tego typu scenariusze pozwolę, bo jestem w stanie sobie wyobrazić. To jest w ogóle ciekawe. Jeden z twórców sztucznej inteligencji, profesor Hinton, wspominałem o nim, tak? To właśnie Jan Le Cun i Joseph Hinton są twórcami deep learningu. To jakiego spytano o to takie, w jego perspektywie, takie najistotniejsze zagrożenia, to on właśnie o tym powiedział, że te systemy sztucznej inteligencji, jak dobrze zrozumieją nasz styl myślenia, nasze widzenie świata, nasze jakby silne i słabe strony, co nas potrafi wzruszyć, co nas potrafi rozśmieszyć, to będzie możliwa bardzo silna manipulacja człowiekiem. I to, co widzimy już w kontekście różnego rodzaju deepfake'ów, tak, to tam Państwo też znajdziecie to na moich YouTubach, to będzie coś takiego, bym powiedział, relatywnie prymitywnego i prostego z tym, z czym możemy mieć do czynienia, kiedy ten personalny asystent czy asystentka będą mogły nas w tych czarnych scenariuszach potencjalnie wprowadzać no, w przeróżne historie i to nasze życie może być uzależnione od tego awatara. No tak, więc mamy taki, bym powiedział, prapoczątek bardzo niezwykłej historii. Pięknie dziękuję. Dobrego dnia.